czy można egzorcyzmować kogoś na odległość, niejako bez jego wiedzy, zgody, kontaktu fizycznego czy wzrokowego? Spotkałem się z taką literaturą, chyba któryś z francuskich egzorcystów dzielił się takim doświadczeniem przeprowadzania egzorcyzmu na odległość, ale rzecz polegała na tym, że ten ktoś tego oczekiwał, zgadzał się, czyli było przyzwolenie, tylko chyba problem dotyczył odległości, że nie byli w stanie się tutaj jakoś spotkać razem, więc to jeszcze jakoś można uzasadnić, choć z moich doświadczeń wynika, że no, musi to być jakaś wyjątkowa sytuacja. Raczej tak jak, nie wiem czy to jest dobre porównanie, ale tak jak Chrystus dotykał osobiście tych, których uzdrawiał, czy nawet wyrzucając złe duchy, to też nie było gdzieś tam na odległość, ale bardzo konkretnie z tego człowieka, który stał przed nim, to myślę, że w ten sam sposób Kościół ma tutaj kontynuować tą jego misję. Myślę, że to jest dużo bezpieczniejsze pod wieloma względami, bo do końca nie wiemy, prawda, jak ten ktoś reaguje, co się tam dzieje, jaką ma motywację. Generalnie zanim podejmiemy taką modlitwę egzorcyzmu, to najpierw rozmawiamy z taką osobą, zastanawiamy się, czy rzeczywiście jest on to, co jest mu potrzebne, czy to mu pomoże, czy mu może zaszkodzi, bo go utrwali w jakimś takim błędnym mniemaniu. Także tutaj to przygotowanie jest bardzo istotne, także zbyt łatwo nie podejmujemy tej modlitwy. To już trzeba mieć dużą dozę takiego prawdopodobieństwa, przekonania, że jest to taki przypadek, który tego wymaga. Szczególnie jeśli chodzi o egzorcyzm uroczysty, bo przy tym prostym egzorcyzmie, który jest taką modlitwą w ogóle za cały Kościół, ale modlitwą egzorcyzmu, bo jest tutaj, zwracamy się wprost do złego ducha, no to wtedy nie jest to może potrzebne aż takie precyzyjne tutaj analizowanie sprawy.